Cześć, ja mam na imię Janek, witam Was w kolejnym odcinku iSpot High Five, a Wy się pewnie zastanawiacie, czemu stoję z tym urządzeniem przy tym urządzeniu. Zaraz wszystko wyjaśnię. Otóż mam w rękach nowego iPada Pro. Świetne narzędzie do pracy, świetne narzędzie również do edukacji i do pracy szkolnej. Tutaj macie akurat to zaprezentowane w bardzo fajnej klawiaturze i właśnie chciałem Wam pokazać, jak można sobie stworzyć bardzo fajny setup do pracy czy szkolnej, czy biurowej. Tu mamy iPada z dodatkową klawiaturą i mamy tutaj również obok doskonały monitor marki Eizo. Można podłączyć go jednym kablem USB typu C do iPada i stworzyć setup, który jest praktycznie zastępstwem dla komputera. Tutaj mamy bardzo wygodną klawiaturę o świetnym skoku. Mamy bardzo wygodny gładzik, którym regulujemy pracę na iPadzie. No i mamy duży monitor, za pomocą którego będziemy mogli wygodnie edytować zdjęcia, edytować filmy czy pisać dokumenty. Oczywiście większość pytań dotyczących iPadów w kontekście nauki i szkoły również to są pytania o rysik, o możliwości rysowania, szkicowania i pisania odręcznie na iPadzie. Oczywiście jest to możliwe. Rysiki mocowane są tak naprawdę magnetycznie. Oczywiście Apple'owski Apple Pencil bardzo polecam, dlatego że jest to jedyny rysik z czujnikiem nacisku. Jest to bardzo zaawansowane narzędzie do pracy z grafiką. Natomiast mamy też rysiki innych marek. I tak jak ten rysik marki ZAG, widoczny tutaj, ma również możliwość właśnie magnetycznego przyczepienia się do boku iPada. Nie ma on czujników nacisku, ale jest troszkę bardziej budżetowy, więc macie tutaj pełen wybór, jakich rysików używacie. No i oczywiście na iPadzie dzięki temu możecie dowolnie szkicować, zapisywać dokumenty odręczne, korzystać z różnych aplikacji, a jest ich w tym kontekście sporo. Mamy też dla Was od niedawna u nas takie specjalne folie na wyświetlacz iPada, marka Paperlike. Rzeczywiście nadają wyświetlaczowi iPada taki feel, takie odczucie, jakbyście pisali po kartce papieru. Więc nałożona taka folia na iPada pozwoli Wam na używanie tego jak prawdziwego notesu. Prezentowany tutaj przeze mnie iPad Pro najnowszej generacji to bardzo mocne urządzenie. Ma na pokładzie procesor M1 od Apple, czyli ten sam, który spotykacie w tym momencie w naszych MacBookach, Airach Pro, w naszym iMacu. Więc procesor klasy komputerowej w tak małym urządzeniu robi świetną robotę. Jednak jeżeli potrzebujecie urządzenia bardziej budżetowego, mamy też dostępnego iPada 8 generacji, który kosztuje poniżej 2000 zł w startowej wersji i również obsługuje Apple Pencila, również może pozwolić Wam na wykonywanie notek odręcznych i również można do niego dobrać różnego rodzaju klawiatury. Dodatkowo na wszystkich naszych iPadach zainstalowane są od razu gotowe do pracy programy z pakietu iWork, czyli Pages, Numbers i Keynote. Są to programy do edycji tekstu, do edycji arkuszy kalkulacyjnych i do prezentacji. Oczywiście, jeżeli macie takie wymagania albo potrzebujecie tych programów, to również Microsoft Office oferuje swój pakiet Office'owy na iPady. Też możecie bez problemu edytować wtedy pliki, dokładnie tak jak to robiliście zawsze na pakiecie Office. W kontekście pracy kreatywnej, czyli pracy ze zdjęciami, z filmami i z prezentacjami, iPady sprawdzają się świetnie, ponieważ mają wbudowane, tak jak ten iPad Pro, podwójne obiektywy. Ten sprzęt ma również wbudowany skaner LiDAR, w związku z czym nie tylko robi świetne zdjęcia i ma zawsze laserowo precyzyjny autofokus, ale również pozwala Wam na przykład na skanowanie powierzchni. Jeżeli wykonujecie jakieś prace architektoniczne, to może mieć to na przykład na studiach olbrzymie znaczenie. Tak więc bardzo polecam Wam to urządzenie. Sam chętnie z niego korzystam. Jeżeli chodzi o iPady, uważam, że jest to jedno z najbardziej wszechstronnych urządzeń do pracy edukacyjnej. Bardzo lekkie i bardzo kompaktowe, to przy okazji. To był kolejny odcinek iSpot High Five. Dzięki i do zobaczenia w następnych.